Maciej Dolata, trener zespołu GLK, LKS Gołuchów, i bym też pana poprosił o komentarz do dzisiejszego spotkania. Mieliście szansę, mogliście prowadzić po rzucie karnym, no niestety niewykorzystany. Pewnie pan był zły, chociaż pan nie patrzył na tego karnego, bo żeśmy rozmawiali, że pan nigdy nie patrzy. Tak, mam zasadę, że nie staram się patrzeć na rzuty karne, natomiast no, dzisiaj sztuka polegała na tym, że wygrany mecz przegraliśmy, bo mieliśmy ten rzut karny i za chwilę mamy sytuację 1-1 Kuby Szymkowiaka, który mogła to być bramka na 2-0, ona by już kompletnie zamknęła mecz. Nie strzelamy karnego, ale mamy tą sytuację na 1-0 i nie strzelamy. No i stare pożykadło piłkarskie się sprawdziło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i za chwilę niespełna 5 minut dostajemy bramkę, którą tracimy w bardzo podobny sposób, jak straciliśmy u siebie z Kotwicą Kurnik. Zawodnik operuje piłką na wysokości 16 metra, nikt mu tej piłki nie zabiera. Za chwilę nagle okazuje się, że jest dograna do napastnika, którego też nikt nie kryje. No i z najbliższej odległości tracimy bramkę. No na pewno nie tak sobie to wyobrażaliśmy, bo na pewno chcieliśmy tutaj przywieźć jakiś punkt, minimum, jak nie komplet. No rzeczywiście trudne boisko, bo na pewno nie jesteśmy nauczeni do tego typu boisk. Było widać, zwłaszcza w pierwszej połowie, że nam brakowało tych metrów, chociaż trochę mogę mieć pretensje o to do piłkarzy, bo wiedząc o tej sytuacji, że boisko jest krótkie, staraliśmy się pewne rzeczy przećwiczyć w tygodniu troszeczkę inaczej, ale dzisiaj kompletnie tego w pierwszej połowie nie zrobiliśmy. No wydaje mi się, że też Iskra dzisiaj te swoje armaty, czyli tych skrzydłowych, o których wiedzieliśmy, że gdzieś tam dominowali w meczach wcześniejszych, dzisiaj udało nam się gdzieś zneutralizować. Gra się oparła tak naprawdę o środek pola. Myślę, że też jedna sytuacja zdecydowała o dzisiejszym wyniku, także patrząc z perspektywy, myślę, że punkt byłby dzisiaj dla nas takim minimalnym sukcesem. Natomiast no, stało się jak się stało, że przegrywamy. Życzę oczywiście Beniaminkowi utrzymania w lidze i myślę, że tutaj rzeczywiście nie jedni te punkty stracą, bo zespół na swoim terenie na pewno widać, że jest groźny. Wie pan co? Jeszcze chciałem pana zapytać o taką sytuację. Mówiło się głośno o tym. Mieliście awans do trzeciej ligi. Z przyczyn formalnych, papierowych, licencyjnych nie gracie w tej trzeciej lidze. Jak taka sytuacja wpływa na zespół? Bo przecież to jest psychicznie chyba dla tych chłopaków jakiś szok. Tu już prawie są w tej trzeciej lidze. Za chwilę okazuje się, że muszą od nowa walczyć. No to po pierwsze odpowiem w ten sposób, że to nie z przyczyn licencyjnych i formalnych, tylko po prostu zostaliśmy, krótko mówiąc, no oszukani, no bo to jest, tak trzeba o tej sprawie mówić, bo to wielokrotnie już o tym mówiliśmy, nie tylko działacze, ja na szczęście jeszcze o tym nie mówiłem, natomiast mieliśmy mieć wsparcie ze strony władz WZPN-u, które miały nam pomóc w uzyskaniu tej licencji, okazało się, że pomogli, ale nie nam. Natomiast myślę, że to już nie ma z tym problemu chyba w głowach piłkarzy, bo był problem zaraz po tym nieotrzymaniu licencji. Zespół mi się praktycznie w tydzień rozpadał. Wielu chłopaków chciało rezygnować. Ci, co mieli przyjść na wzmocnienie do trzeciej ligi, nie wszyscy zostali, więc na pewno straciłem takich dwóch bardzo ważnych piłkarzy, których chciałem pozyskać. Oni odeszli, zrezygnowali. Natomiast no to problem jest teraz taki, że bardzo na nas ciąży ta sytuacja i my jadąc gdziekolwiek na mecz czy grając u siebie, jesteśmy traktowani tak trochę z tej perspektywy, że właśnie mieliśmy grać w trzeciej lidze i tak pewnie nas każdy troszeczkę inaczej traktuje, jak to miało miejsce jeszcze pół roku temu czy rok temu. Każdy podchodzi do nas z większym szacunkiem, to zresztą też dzisiaj było widać w poczynaniach Iskry Szydłowo, która też nie poszła z nami na wojenkę, tylko też praktycznie starała się gdzieś tam patrzeć, jak my gramy w piłkę. My z kolei patrzyliśmy, jak oni grają w piłkę. Trochę takie były momentami szachy piłkarskie. Natomiast w żaden sposób myślę, że to już nie ma wpływu na nasze poczynania. Bardziej dzisiaj mówię sytuacje, które nie wykorzystujemy, bo taki sam element gry zdecydował o porażce naszej u siebie z Kotwicą Kurnik, gdzie też nie wykorzystaliśmy swoich 100% sytuacji i tam też przegraliśmy 2-1. Także myślę, że tutaj trzeba szukać, jak to się mówi, tego
tego elementu, który musi gdzieś tam za chwilę wrócić, bo no, czwarta kolejka, zespoły punktują, mają już po 12, po 9 punktów, a my 4 i gdzieś tam zostaliśmy troszeczkę z tyłu. Mam nadzieję, że najbliższy mecz, dobrze, że już za 2 dni z Winogradami postaramy się oczywiście wygrać, chociaż nigdy nie dopisujemy sobie punktów przed meczem, bo to jest najbardziej błędne koło, no ale gramy u siebie, no i w tej całej sytuacji po 2 porażkach wypadałoby w tym momencie już wygrać. To tego panu życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.